Następną, czwartą cechą, na którą zwracają uwagę Amerykanie, to jest to, żeby materac nie wydzielał żadnych po prostu dźwięków, żeby nie był noisy, tak? Czyli jeżeli porównamy sobie materac, to aż 63% użytkowników zwróciło na to uwagę. Jeżeli weźmiemy materace piankowe, to te materace piankowe są zupełnie bezszelestne, tak? Tutaj mamy nowy wkład sprężynowy i on już troszeczkę emituje jakiegoś dźwięku, a w momencie, kiedy te druty zaczną przecierać tą fizelinę i jeden o drugi obcierać, no to po prostu jest taki skrzypliwy, trzeszczący, charakterystyczny dla sprężyn dźwięk. To też jest powód, dlaczego Amerykanie nie chcą. 63%, czyli więcej niż połowa użytkowników nie chce tak naprawdę już z samego założenia, że coś będzie im przeszkadzało w czasie nocy przy zmianie pozycji, przy siadaniu, przy wstawaniu. Nie chce już od razu materaca sprężynowego. Co dziwne, w Polsce jest podobnie, tylko że klienci bardzo często nawet nie wiedzą, kupując materac, że w środku są sprężyny. Często jest tak, że klient do nas dzwoni i mówi, że ma materac piankowy, bo po obwodzie jest pianka. Tak, no bo pianka jest po obwodzie. Jeżeli to jest materac sprężynowy, to jest jakaś tam pianka grubości około 3-4 cm po obwodzie. Jak klient dotyka z boku materac, to jemu się wydaje, że tam jest tylko pianka. No i od góry też zawsze są jedna lub dwie warstwy pianki, żeby był większy komfort, bo sama sprężyna nie zapewnia komfortu. Także jest to bardzo ważne, także też zwracajcie na to uwagę, że materace sprężynowe na pewno po roku, po 2 latach, w momencie, kiedy już się ta fizelina przetrze, będą bardzo no, uciążliwe, takie pod względem tego właśnie skrzypienia i piszczenia tych sprężeń w momencie obcierania.